pojedziemy dookoła. Mam kilka punktów, które chcę się zatrzymać i sobie poprzeszukiwać, takie tam. Ale słuchajcie, żeby nie mieć zbyt dużego obciążenia, odłożymy część rzeczy, które nam się raczej nie przydadzą. Mam tutaj na myśli tak, narzędzia nam się nie przydadzą, śpiwór się nie przyda, to odstawimy. O, mocno zużyta jakaś kurtka, założymy ją. No nie, mamy ją na sobie, okej. Okay. Nie, dlaczego mi się nie pokazuje, że mamy ją na sobie. tak, o. Co jeszcze, chyba, że czekajcie. No to jest ta kurtka, jak mordę strzelił. Okej, okay. Na prostu się coś zepsuło. Teraz tak, co jeszcze można odłożyć? Racje wojskowe jeszcze sobie myślę odłożymy. A co tutaj jeszcze jest takiego ciekawego do odłożenia? A to nam się nie przyda, nie przyda. On już może się przydać. Książka się nie przyda, MRA się nie przyda. Sidła się raczej nie przydadzą. Dobra, aż tak dużo nam jedzenia nie będzie raczej potrzebne. Katalizator raczej nie będziemy rozpalać ognia, lupa też nie. No bo dobra. Dobra, to co mamy jest ok. Nie mamy bardzo zapchanego ekwipunku, także wyruszamy. Słuchajcie, chcę wyruszyć jak najwcześniej, jak najszybciej. Jesteśmy w ogóle na jedzenie i na picie. Zaraz zobaczymy. Oj. Ani trochę. Ani trochę. Mamy do picia, mamy wodę. Nawet dużo mamy tej wody. Ale żywność, dobra, żywności sobie tak zjemy. Racje żywnościowe sobie, słuchajcie, zostawię na podróż. Tam, która się zbliża powolutku. Zupa pomidorowa, otworzymy sobie na spokojnie. Okej, dobra. Myślę, że możemy iść, bo już tak dużo czasu straciliśmy. Dobra, wyruszamy jak najszybciej. Nie chcę tracić zbyt dużo czasu. Jelonki przyszły do swojego kolegi, którego zabiliśmy w ostatnim odcinku. Swoją drogą, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to polecam zobaczyć. Jeżeli chcecie wiedzieć, co chociaż w sumie... trailer jest zabity, je. No w sumie to tamten odcinek to w sumie było tylko przygotowanie, w sumie no przygotowanie. Ogarnięcie co i jak. I czy mamy dobry... Luta, tam jest niedźwiedź. Na niedźwiedzia raczej na razie nie chcę polować. Mam nadzieję, że on również nie chce polować na mnie. Zaraz jest coś zabitego, bo pewnie tutaj będzie dużo zabitych zwierząt dookoła. A nie, to jest człowiek. Okej. Bo jak tutaj jest niedźwiedź, to dużo będzie pozabijanych ludzi. Mamy siekierkę. Siekierka się przyda, tylko waży 1,5 kg. Ale siekierka jest ok. Jasne, przyda się. Dobra, czas nie obogadniać. Dobra, jak coś też gdzieś prześpimy po drodze, ale chcę ogarnąć wszystko w jeden dzień. Już wiem, że jak teraz patrzę, to raczej mi się to nie uda, ale... No, zobaczymy. Tym bardziej, że jeszcze jest zimno, choć dobra, ile jest? Minus 22, dobra, bo to mamy jeszcze nie tak źle. Masz coś fajnego przy sobie, ziomek? Mięso się przyda. Nie, mamy plecaka. Dobra, mam połowę jeszcze plecaka wolnego. Okej, okay, idziemy przed ciebie. No zobaczymy, czy nam się uda zrobić wszystko w jeden dzień. Chcę tak obejść w miarę taki kawałek dookoła. Zobaczę, czy nam się to uda. A jak coś, to sobie będziemy chwilę w nocy podróżować, ale raczej chyba nie ma większego problemu. Jak ktoś to zwiększa jasność, jak przyjdzie co do czego. Jakość wyświetlania, pole widzenia, zwiększa się na 90. A propos. Ok. To tak na prędkości. Dobra, chcę dojść do torf kolejowych, które są już tam. Następnie... Oj, coś się zachmurzyło. Oj, coś się zachmurzyło. Oj, coś mi się nie podoba.
albo tak ładnie słonecznie. Czyżby nadchodziła śnieżyca? Ojej, byłoby niefajnie, gdyby nas tak sobie zatrzymała w połowie drogi. No akurat poszedłem pozjeżdżać, a tu nagle je śnieżyca. Ale miejmy nadzieję, że to tylko takie zachmurzenie. No w sumie temperatura wzrosła, ile ostatnio jest. No ale i tak szybko zamarzniemy, chociaż nawet nie jest aż tak zimno. Jeszcze. Kurde, mnie martwi, że się ciemno zrobiło. No, będziemy sobie trochę szli wzdłuż torów. Dobra. Jak najszybciej się dostaniemy do chatki. Takiej... noclegowni, o, noclegowni, tego sobie brakowało. Takiej noclegowni przy jeziorze. Tam idzie sobie wilk. Ale my jak coś mamy karabin. Już go sobie wolę wyciągnąć na wszelki wypadek. Jakby wilkowi się coś popierdzieliło i nagle wpadły na pomysł zaatakowania nas. Jakby coś mu się nie podobało. Ale póki co nie ma po co strzelać. Raczej on się boi bardziej nas, niż my się boimy jego. O. Wyczuł nas. Znaczy spierdzielać. On jest chyba ranny. No nie. O nie, spada temperatura. No nie, śnieżyca się robi, fajnie. Zabierz. Nie, znaczy to opuściłem. No fajnie się teraz robi jeszcze zimniej, bo jest śnieżyca, no. Ja pierdzielę. A, dlaczego opuszczono? Dlaczego ja to mam zbindowane nie tym wszystkim, który zawsze... który chciałem. Ja pierdzielę, trzymałem po 3 puszczenia tego. Holster, o. Pod H. Dobra, nieważne, mamy fire. No, śnieżyca, no nie fajnie, no. Jeszcze jesteśmy zmęczeni, jeszcze, bo się nie wyspałem. Czytałem książkę. No kurde, no ale cóż. Dobra, wejdziemy do domku, zobaczymy co i jak. Dobra, czysto, nikogo nie ma. Katalizator przyda się. Szukam tylko rzeczy, które się nam przydadzą na podróż. Reszta mnie nie obchodzi. Ile jest tutaj stopni? 3, ok. Napój sumit, okej, okay, weźmiemy sobie. Szukam tylko rzeczy, które nam się przydadzą na podróż. Useless. Tylko te najważniejsze akcesoria. Tego mam, tego mam. Mam. O, lampa naftowa. A wiecie co, skoro już mamy i tak chodzić sobie po nocy. Bo tak się to pewnie skończy, to... przynajmniej wezmę lampę naftową, tak? Buty trekkingowe? A, ja mam swoje, są ok. Garnek, ile waży? Kilogram. Nie, dobra, nie będę zabierał, by się przydał. Kurde, no. Tkanina, ok. O, środki przeciwbóle, tego nie mam. Nie chcę mi się czytać. Będziemy tracić niepotrzebnie czas. A, czas jest teraz na wagę złota. Skarpety. Będzie nam cieplej. Czekajcie. Skarpety dodatkowe, czemu by nie? Buty. Czynności możemy je... Nie, anuluj. Za długo by to trwało. Dobra. Potrzebujemy tak... Jeżeli chodzi o ciuchy, to tak czynności napraw. Potrzebujemy 2 tkanin. O, jeszcze jesteśmy zmęczeni. Tkaniny, tak, 6 minut. Możemy to sobie rozbić na luzie. Musimy mieć dużo tych tkanin.
Tkanin musimy mieć dużo, żeby sobie ponaprawiać ciuchy. Teraz tak, gdzieś chyba były przybory deszcia. Nie pamiętam już gdzie. Dobra, nieważne. Chyba mamy jakieś nawet wielkie kubku. Mamy? Mamy, okej, okay, nawet dużo. Kurde, jeszcze dobra. Jeszcze sobie te ponaprawiamy. Bo to wszystko się przyda. Będzie nam cieplej. Okej. Okay. Niepowodzenie, no fajnie. Czas naprawy 30 minut. Nie, to dobra, to za długo trwa. Tak, dopiero przed wyprawą sobie to zacznę ogarniać. Tylko tkanina jest nam potrzebna. Tylko to. Dobra, pierdzie jest połowa dnia, jeszcze nie jesteśmy w połowie drogi, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ile jeszcze miejsca? 17. Dobra, jeszcze nam zostało 11 kilo, 5 kilo z tego. Chcę sobie zapewnić drewnem na ognicho. Jak będziemy przeprawiać się przez góry, to musimy mieć dużo materiałów. Bo chcę to zrobić jak najszybciej, bo już kiedyś się przez te góry przeprawiałem i to nie było nic fajnego. Tam trzeba być naprawdę przygotowany, bo miałem sytuację, że naprawdę zabrakło mi dosłownie tylko trochę materiałów i mało tam nie zginąłem, bo musiałem w sumie przeżyć sobie długo, musiałem tam szukać materiałów w takiej przełęczy, bo utknąłem. No. Dobra, jest minus 16, dobra, nie jest tak źle. Jak już będziemy się mieli przespać, to prześpimy się tam na górze. A teraz pójdę, co trzeba? No, zbierać sobie troszeczkę patyków. Ile waży jeden? No dobra. Nieważne ile waży. Zbieramy. Patyki się przydadzą. Pięć minut. Cyk, cyk, cyk i mamy kilka patyków. I myk siekierką. Będziemy musieli potrzebować na tyle dużo tych patyków, żeby jak coś utrzymać sobie ogień przez całą noc. Bo będzie nam potrzebne na tyle tak dużo, żeby utrzymać ogień przez kilka godzin. Ponieważ no nie ma szans, żeby przejść góry, tam jest taka jedna przełęcz. I nie ma szans, żeby przejść przez tą jedną przełęcz jednego dnia. Trzeba się gdzieś przespać, bo trzeba zregenerować się, bo jest dużo wspinaczki. I nie ma szans, żeby to zrobić jednego dnia. O. Także tak, dobra. Siema ziomek. Wędkarskie? Nawet nie wiem, po co to zabrałem, skoro mi się nie przyda. Zapałki jasne, czemu by nie? Wilk? O, otwórz mapę. Nie. Dobra. Wilk? Pierdziałeś stąd. Bo cię rzucę kamieniem. Flara, jeleń, apteczka, antybiotyki, o, strzykiwacz, nie chcę tego zabierać, nie chcę, naprawdę, w sensie, pióro kruka, strzykiwacz to jest coś takiego jak już, w momencie kiedy wiemy, że umrzemy, możemy sobie to wstrzyknąć, w sensie no, kiedy wiemy, że umrzemy. To jest troszkę, że po prostu jakby no podtrzymuje nas trochę dłużej przy życiu, mamy więcej siły, tylko że potem no po prostu za czasem możemy zemdleć. Są duże szanse, że zemdlejemy. No i well. No i się umiera się. Ile stopni? Minus 7. Nie, nie jest tak źle. Ciepło jest nawet, jak minus 7 tylko. Wiem, że będzie zimniej. Tylko się zmęczenie przyjmuje. No dobra, jak już powiedziałem, że na górze odpoczniemy, to odpoczniemy na górze. A dnie jeszcze jest nawet trochę. Musimy wejść tam na górę. Wybrałbym to prawda krótszą drogę, ale tam jest wspinaczka. A no nas, no niestety na wspinaczkę nie stać, bo jesteśmy zmęczeni. Dobra, ziomek, nie narzekaj, jest minus 7 stopni. Bywało gorzej, nie? Okej.
Wiem, wiem. Mam nadzieję, że tylko na mnie nie przyśniesz tak w połowie. Okej. Nawet nie wiem, czy idę jakąś ścieżką. W sensie na pewno nie idę jakąś ścieżką, ale jestem ciekaw, czy w ogóle tędy będą jakiekolwiek szanse, że dojdziemy na miejsce. O, mam szansę. Najwyżej na górze się zdrzemniemy i po prostu będziemy wracać w nocy. Bo w sumie to jest ostatnie miejsce, które chcę zwiedzić. W sumie jeszcze sobie tylko tak obejdziemy trochę dookoła tą górę, bo gdzieś tam za tą górą jest ta nasza chatka. I myślę, że w przyszłym odcinku już będziemy się tak poważnie szykować już do wyprawy. A w czwartym odcinku już myślę, że zaczniemy tą wyprawę. A w piątym to jeszcze wiecie. Nie, w piątym. W trzecim to jeszcze się będzie coś tam ogarniało. Ja trochę nigdzie nie wejdziemy. Musimy obejść to dookoła. Aha, dobra, już nam waga. Już nie możemy wziąć niczego więcej. No, bo im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym mniej możemy wnosić. Niedobrze, o fuck and. Dobra. Ale tak, nie był dobry pomysł, żeby tędy pójść. Powolutku, powolutku. Powolutku trzeba schodzić. Bo inaczej umrzemy. A nikt nie chce umrzeć. No. I schodzimy sobie powolutku, powolutku, powolutku. Powolutku, powolutku. Powolutku. Dobra, położymy się tam na górze. Prześpimy się na luzie. Gdzie teraz jest wejście? Nawet jestem w stanie trochę podbiec. Jeszcze sobie coś zjemy. Pić na razie aż tak bardzo nie musimy i chyba jesteśmy na ścieżce. No jesteśmy na ścieżce. Żartowałem. O? Nie, czekajcie, jesteśmy obok ścieżki. Jak już wejdziemy na ścieżkę, to już dobra. Najpierw trzeba się tam dostać. Ja pierdziele, jakie to jest kręte. Nie wejdziemy jakoś gdzieś tutaj? Coś ten? Nie, no nie ma szans. O, tutaj jest ścieżka. Okej, okay, to już wejdziemy na ścieżkę. Okej, okay, jesteśmy na ścieżce. Dobra. Teraz to już pół biedy, już teraz tylko wejdź sobie na górę. Może jest kawałek, ale... Jestem ciekaw, co tam w ogóle znajdziemy, bo tam też można duży, dobry lód znaleźć. A nie pamiętam, kiedy już tutaj ostatni raz wchodziłem. Na jakimkolwiek save'ie. No, nawet wiatru nie ma. Jest minus 10, okej. Dobra. Teraz jesteśmy już w momencie, gdzie już możemy max 15 kilo nieść. Nie dobrze, nie możemy biec, nie możemy się wspinać. Także lepiej, żebyśmy tam szybko weszli. Tak, tak, wiem, wiem, ziomek. Okej. Wejście, wejście, wejście. Ale wejście, fajne. Okej. Jest w środku? Okej, dwa stopnie, dobra. Pierwsze co? No boję do karabinu! Fajnie. Ale karabinu nie ma. Łóżko. Godzina. Nawet się godzinę przespać. Należy mieć cokolwiek. Jeszcze sobie za chwilę dłużej się prześpimy, nie? Ale to... Okej. Okay. Przybornik do szycia mamy. Drewno cedrowe. Waży pół kilo. Okej. Okay. Nasze śliwki mamy. Akwapiór mamy, bandaż, przyda się wstrzykiwać, dobra, wezmę. Przeszukamy sobie wszystko, nie? Idziemy z powrotem spać. Paliwo do lampy, okej.
Będzie, jak będziemy szli w nocy, to się przyda. Okej, dobra, słuchajcie, witam po krótkim ZW. Dla was pewnie było cięcie, ale okej. Teraz tak. Dobra. Papier gazetowy przyda się. Okej, jest nawet tutaj ciepło. Mam nadzieję, że temperatura jest spadnie poniżej zera. Jak coś? Dobra, nie będziemy spać już nisko. Prześpimy się. Tak ile? Słuchajcie, zjemy sobie coś, napijemy się czegoś. Otwieracz się przyda. No, zjemy sobie coś jeszcze. Napijemy się czegoś jeszcze. Już dobra, wodę będziemy na razie oszczędzać. Wodę na razie będziemy tylko sobie brać z jedzenia. Okej, okay, idziemy spać. 6 godzin. 7 godzin nam powinno starczyć. Prawda, będzie noc, ale. No, dla nas to nie problem, nie? Także no. Okej, okay, jest środek nocy. Mi się chce pić. Dobra, już napijemy się. Wiem, że sobie po prostu wodę ogarniemy. Okej. Okay. Napici jesteśmy, możemy iść. Źródło światła. Ropa, chyba lampa na to. To wypalimy. Jak coś jeszcze mamy? Ile jest trochę stopni w środku? 4 stopnie. Okej. Okay. Idziemy przed siebie. Ile jest teraz stopni? Minus 14. Nie, to źle. Paliwo do lampy? Jak to chyba jeszcze trochę mamy. No, no chyba, że tak szybko nawet nie schodzi. Nie wiem, co tak czy siak dam wam. Jako jasność, jasność. Chyba, że tego się tutaj nie da zrobić. Nie, chyba się tutaj nie da. Okej, dobra, nieważne. No dobra, jest, lampa jest dość jasna. Mam nadzieję więc, że coś widzicie. Okej, okay, tędy. Ten to się schodziło? Zgubiłem się. O, jest, zejście w dół. No okej. Okay. Teraz tylko żeby gdzieś źle nie skręcić. Bo w nocy to jest ciężko. Dobra, nie, nie, nie. Zjedziemy normalnie. Bez przesady. Bez przesady, aż tak na, bardzo nam się nie śpieszy. Where the hell is our paliwo do lampy? A, 0,45 litra, okej. Okay. Mamy opcję dolania sobie teraz do lampy? Paliwo? Czynności? Napełnij zbiornik paliwa? Okej, dobra, napełniony. No i teraz nawet jeszcze mocniej świeci. Dobra, pół litra. Lampie i jelo. Okej, dobra. Już pamiętam, musimy iść gdzieś w tamtym kierunku. No. Mam nadzieję, że sobie nic nie zrobiłem. A, jest odczuwany minus 8, na ludzie. Jeszcze jak sobie ulepszymy ciuchy, to już w ogóle będziemy kozacy. No i widzicie, że teraz dobrze idę. A jak coś, to będziemy iść tak po rogu mapy, nie? Po krawędziach mapy. Ale bardzo bym umarł. Ale bardzo bym właśnie mógł. Trzeba tak bokiem sobie schodzić. Mam nadzieję, że zaraz chwilę nas jakiś wilk czy inny coś nie zaatakuje. Bali, że jest jeszcze mgła, to jeszcze mniej widać. O, to się może przydać. Badaczka. Nie ma, że jeszcze nic nie waży. A można tutaj dużo rzeczy skraftować.
Ale nie, więc nie będziemy. Jest, trafiliśmy. Nie wiem jakim cudem, ale trafiliśmy. Nigdy więcej takich długich podróży. Aha, dobra, czyli. Dobra, już chyba wiem co właśnie zrobiliśmy. Poszliśmy zupełnie w innym kierunku. Trafiliśmy na ścianę. Okej, dobra. Jednak jest szansa, że nie trafiliśmy na to jeziorko. Była mała, ale właśnie okazuje się, że była na tyle duża, że jednak nam coś udało. Postawimy sobie lampę. Zapalimy. Katalizator niepotrzebny nam. Mam w końcu 60% szans na to, że uda nam się zapalić, nie? Było dużo. Chociaż w sumie ile stopni w środku? No 8, nie jest tak źle, okej. Okay. Teraz tak, cokolwiek. Co się używa na złamaną rękę? Środki przeciwbólowe? No. Przynajmniej na chwilę nas nie będzie bolało. Okej, dobra, słuchajcie. Zgasimy sobie i pójdziemy sobie spać. Jak będzie jasno, to sobie ogarniemy wszystkie rzeczy. Na myśli wszystkie rzeczy mam na myśli, ponaprawiamy sobie ciuchy. Takie tam. Ja jeszcze za 3 godziny. Naprawiamy sobie ciuchy, pojemy sobie, ogarniemy sobie wodę. Jest śnieżyca. Okej. Okay. Ja muszę wyjść na zewnątrz, zobaczyć co się dzieje. Bo te zapachy, te dźwięki nie odróżnią niczego dobrego. A to może w każdym razie opóźnić nasze wyjście, naszą podróż. Bo oczywiście musimy też wyjść w dobrych warunkach pogodowych. A, nie, to fajnie, że coś widać. Minus 40. Nie, typowo, naprawdę. Dobrze, że to nas nie spotkało, jak się zgubiliśmy. Bo byśmy zamarzli. Najzwyczajniej w świecie byśmy zamarzli, jakby to nas spotkało. Dobra, wiecie, to słuchajcie, już chyba poza odcinkiem w sumie to wszystko zrobię. Bo nie ma sensu, żebym po prostu wam pokazywał, jak klikam menu i czekam, aż się naprawi. Także dobra, słuchajcie, z tego odcinka to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. W następnym odcinku jeszcze sobie coś porobimy. Przed wyjściem. A może już nawet w sumie sobie zrobił podróż? Nie wiem, zobaczymy. Z tego odcinka to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!